Nie będzie tej podwyżki, o której Pan mówił kilka tygodni temu, że należałoby podnieść cenę za odpady niesegregowane? To znaczy raczej podwyżka, jeśli chodzi o niesegregowane, to jest nieuchronna. Pracujemy na tym, żeby ta podwyżka była jak najniższa. I stąd są te przetargi, były, no, nie udało się ich... Znaczy, udało się przez pół roku, mieszkańcy grubo ponad pół roku nie podnieśli. Nie podnieśliśmy, tak. Prawda? Ale rzeczywiście jest to raczej... Będzie to konieczność, bo no, trzeba też, będzie to jak gdyby taki dodatkowy impuls do tego, aby rzeczywiście w mieście nastąpiła większa segregacja odpadów już na etapie domowym, prawda? I to o to chodzi. Nie, takiego rozwiązania jak w naszym mieście chyba już nie ma nigdzie, żeby była tak mała różnica pomiędzy opłatą za śmieci niesegregowane i segregowane. Bo właściwie ona w żaden sposób nie motywuje na dzień dzisiejszy mieszkańców do tego, aby rzeczywiście podjęli taką segregację. Bardziej rzetelnie podaszli. Ja myślę, że Panie Burmistrzu, do tematu wrócimy po otwarciu przetargu 17 listopada i po podpisaniu umowy ze spółką, kiedy będziemy mieli dogadane wszystko, to wtedy możemy Państwu powiedzieć nam mniej więcej, na jakim poziomie będziemy planowali nasze dochody, prawda, bo to jest źródło pokrycia kosztów i to jest, z tym się wiąże, że nie opłata. Tak? Tutaj nie mamy żadnych możliwości działania. Wszystko będzie zależało od tego, jak przetargi się tutaj w tej chwili ułożą. A kiedy uchwała z nowymi ewentualnymi stawkami na śmieci mogłaby trafić? Jak zostaną podpisane umowy już tutaj, prawda, te dotyczące z jednej strony zbiórki, z drugiej strony zagospodarowania tych śmieci i wtedy wyjdzie nam, wiemy ile osób korzysta, ile mamy mieszkańców, to znaczy trzeba będzie odpowiednio to. Przy grudniowej sesji najprawdopodobniej. No. Czyli nowe stawki mogłyby wejść od kiedy? Od nowego roku. Do nowego roku. To znaczy tam chyba jakiś jest ten okres, no zobaczymy. No ale to wychodzi na to, że w nowym roku może tak. To są jedyne chyba tutaj rozwiązania, które no, trzeba będzie rzeczywiście delikatnie skorygować.